Michael Mood, a to jest pierwszy tutorial z programu Traktor Scratch Pro. Generalnie ja mam akurat taką wersję Traktor Scratch Pro, ale jest to ogólnie tak rzecz biorąc Traktor 2. Także dobrze, nie będę tutaj dłużej przedłużał, tylko przejdźmy do konkretu. W dzisiejszym tutorialu chciałem Wam przedstawić ogólnie na początku budowę programu, z czego się składa, do czego służą te pokrętła, te suwaki, no ogólnie budowę. Wiem, że są na pewno takie osoby, które zaczynają dopiero przygodę z tym programem i nie wiedzą dokładnie co i jak, nie znają się. Także myślę, że ten tutorial będzie w stanie pomóc w jakiś sposób właśnie tym osobom. Oczywiście na tyle, ile po prostu, na tyle jaką posiadam wiedzę na temat tego programu. Dobrze, zaczynając. Zacznijmy sobie może od tego środkowego okna. Ogólnie program składa się z kilku takich tutaj różnych okien. Mamy tutaj po lewo okienko z efektami. Są efekty. Po prawo tutaj możemy również zmieniać. Tutaj mamy nagrywanie lub streaming, czyli tam nadawanie. Jeśli byśmy chcieli grać w jakimś radiu internetowym. Oraz tutaj również są efekty, tylko jak widzicie tutaj jest dwójeczka, tutaj jedynka. Ale do tego przejdziemy, to się wiąże również z tymi oknami. Kolejną mamy tutaj okna traku A, tutaj jest track B. Oczywiście, żeby w nich działać, cokolwiek robić, muszą być podświetlone właśnie te okna, tak jak widzicie, przełączają się tutaj. Mamy tutaj okno u góry, to jest okienko do nagrywania i puszczenia sampli w czasie rzeczywistym. Powyżej mamy takie okno bardziej informacyjne, mamy godzinę, mamy zużycie procesora, mamy głos, baterię, jeśli mielibyśmy jakiegoś laptopa, czy jest nagrywanie, czy nie ma nagrywania. Tutaj, że wiadomo, że jest dźwięk, audio, tutaj czy mamy podłączoną jakąś konsolę, czy nie. I tutaj jest bodajże, jeśli używamy jakichś przycisków na kontrolerze, jeśli mamy jakiś kontroler do tego programu, to wtedy chyba tutaj też mruga. Tutaj jest główne okno z dźwiękami różnego rodzaju, wysokimi, średnimi, niskimi, z suwakami od głośności. Tutaj mamy gain, czyli głośność główną kanału. Dobra, ale ja mówię tak chaotycznie, czyli zacznijmy sobie może od góry. Tutaj mamy gainy, czyli suwaki, no to nie jest suwak, to jest taki potencjometr, od głośności głównej, ale danego kanału. Kanału A i tutaj kanału B. Ja sobie może tutaj wrzucę, niech będzie to samo może. Dobra. Kanału A i kanału B. No ja będę wszystko po kolei pokazywał. Zobaczcie sobie sami. Oczywiście jest to dźwięk, jest to głośność, to nie jest główna głośność, ponieważ głośność główną mamy tutaj, dlatego było słychać, gdy przyciszyłem do minus 12 decybeli. Jeśli byśmy tutaj przyciszyli całkowicie, to, no to nie będzie nic słychać. Tutaj mamy głośność główną, ogólnie, całości. Tutaj mamy głośność poszczególnych kanałów. Kanał A, kanał B. Dalej, przechodząc dalej, mamy filtr, czyli zmiany tonu, barwy głosu, niekoniecznie to jest do głosu, ponieważ działa to również przy zwykłych melodiach, jeśli nie mamy żadnego wokalu. Zresztą zobaczcie sami.
działa to w taki sposób, że obniża tony wysokie lub niskie i mamy takie jakby przytłumienie dźwięku. Przepraszam. Lub takie zaniżenie niskich tonów i mamy wtedy słychać tylko wysokie dźwięki. Tak, i to działa tylko jeśli mamy zaznaczone to kółeczko tutaj, jeśli ono się świeci, bo jeśli mamy wyłączone, to oczywiście zobaczcie sami, ja tutaj tylko wstawię sobie, bo nie wiem czemu jest, aha, zaraz zrobię na 16, dobra. No jak widzicie, to w tym momencie nie działa, działa tylko wtedy, jak mamy to zaznaczone. Można tego używać jako efekt przy przejściach, to jest może i wskazane, może nie wskazane, w zależności od tego, jak kto miksuje. Przechodząc dalej, mamy tutaj takie fajne dwa przyciski od FX, czyli od efektu. Generalnie to działa w taki sposób, że na danym kanale możemy używać efektów, które znajdują się tutaj i tutaj. Jeśli mamy oczywiście zaznaczone to w ten sposób. Jeśli mamy zaznaczone jedynkę, będą działać na tym kanale tylko efekty z jedynki. Czyli z lewej strony. Jeśli mamy zaznaczoną jedynkę i przykładowo dwójkę, będą działać efekty z tej strony. Jeśli mamy zaznaczone oba, będziemy mogli używać efektów z lewej, i z jedynki i z dwójki. To samo jest w tym przypadku. To są takie po prostu odnośniki do tych okien z efektami. To jest przydatne, ponieważ możemy na przykład dwóch efektów naraz używać, chociaż w zależności jakich, bo ogólnie nie polecam, ponieważ to może narobić dużego chaosu. Przechodząc dalej, mamy taki przycisk jak K. K jest, zresztą zobaczcie sami, jak to działa. Jest to tak jakby przyspieszanie lub obniżanie tempa bez zmiany tempa. Jak sami widzicie przy przesuwaniu w lewo, dźwięk tak jakby zwalnia, zostaje przytłumiony, lecz tempo zostaje takie samo. I przy przesuwaniu w prawą stronę tak jakby został przyspieszony, lecz jak już w tamtym przypadku tempo nie zostaje zmienione. To tak samo jak w przypadku filtra, musi być zaznaczona, chociaż tutaj niekoniecznie. Tak, nie, jednak tak, tu musi być zaznaczone to kółeczko. Tutaj mamy taki przycisk od słuchawek, jeśli mamy podsłuch, działamy na komputerze chyba też to działa. Jeśli mamy tylko działamy tylko na komputerze, jeżeli mamy kontroler, mamy tutaj tak fajnie, możemy sobie odsłuchać dany track, jeśli mamy to zaznaczone. Wtedy go nie słychać, tylko słychać go w słuchawkach. Na samym dole mamy crossfader. Mamy crossfader, czyli to jest tak jakby główne narzędzie przy samym miksowaniu. Crossfader to jest tak jakby przejście z kanału A, płynne przejście z kanału A do kanału B i odwrotnie, z B do A, jeśli robimy miksy. Przykładowo działa to w ten sposób. Jeśli mamy crossfader typowo na kanale A, zobaczcie, że puszczam kanał B i nic. Wiadomo, nie? Na kanale A oczywiście jest dźwięk. I teraz patrzcie, jak to działa. Tak, przechodzimy płynnie z kanału A do kanału B. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, kto to jest crossfader, nie będę się nad tym rozwodził. To jest taki główny suwak przy miksowaniu. Oczywiście po prawej stronie mamy to samo, co po lewej, tylko że to jest dla kanału B, to dla kanału A. No i środek, czyli tony wysokie, średnie i niskie. Tymi potencjometrami możemy się bawić przy miksowaniu. Oczywiście tony wysokie, już Wam pokazuję, jak to wszystko działa.
zobaczcie sobie po prostu, jak to brzmi przy przyciszaniu tonów wysokich. Przyciszanie i podwyższanie to są tony wysokie, tony średnie. Oraz tony niskie. Oczywiście tony niskie tutaj przy samym miksowaniu tonów niskich ja używam najczęściej, ponieważ one wyciszają całkowicie bas lub podwyższają maksymalnie. Natomiast tutaj te kółeczka działają trochę inaczej, ponieważ one to są tak jakby kile. One zabijają ten dźwięk, zabijają, po prostu włączają go automatycznie, nie musimy i nam maksymalnie, czyli po prostu tak jakbyśmy mieli ustawione na 100%. Czyli przykładowo działa to tak. Nie musimy przesuwać tym suwakiem na 100%, tylko po prostu klikamy sobie lub tam, nie wiem, jeśli mamy zmapowaną klawiaturę, klikamy sobie jakimś klawiszem, który zmapowaliśmy akurat na ten przycisk i to działa w taki sposób. Tak samo jest z resztą dźwięków. Ja oczywiście w następnych tutorialach będę tłumaczył, jeśli będziecie chcieli, nie macie żadnego sprzętu, żadnego miksera ani kontrolera, pokażę wam, jak zmapować taką klawiaturę, aby po prostu było to miksowanie było łatwiejsze, przyjemniejsze, ponieważ sami wiecie, że latanie tą myszką po tym całym programie i klikanie tu, jeszcze trzeba trafić, czy klikanie tutaj, no to jest trochę ciężkie, jeśli mamy zrobić szybkie przejście między jednym utworem a drugim. Także mapowanie na pewno będzie w kolejnym tutorialu, ale na razie nie zajmiemy się dalej programem. Na samym dole możemy sobie tworzyć tutaj playlisty własne, jeśli chcemy po prostu mieć do nich szybki dostęp. Tutaj mamy właśnie tak jakby zakładki do tych playlist oraz same playlisty, jeśli mamy tam dane utwory, możemy tutaj dowolnie nimi rozporządzać. Mamy numery, mamy, jeśli są jakieś tam okładki, oczywiście są powstawiane, tytuł, artysta. Tutaj jest wydanie chyba, czy wydawca. Mamy fajnie podane prędkości utworów, bity na minutę, beat per minute, tam po angielsku chyba to tak jakoś brzmi. Możemy sobie oznaczyć gwiazdką, jaki utwór nam się podoba, kiedy został zaimportowany dany utwór, jakiś komentarz do utworu, tutaj jest gatunek muzyczny oraz album. To jest wszystko fajnie, ładnie, pięknie pokazane. I tu z boku mamy takie bardzo ważne okno, taki explorer jakby, gdzie możemy sobie fajnie również, znaczy tutaj generalnie się robi playlisty. Jeśli chcemy sobie zrobić jakąś playlistę, robimy, gdzieś tutaj było, możemy importować muzykę, jakąś importować inną kolekcję, eksportować, możemy zresetować jakieś, zrobić analizę, no jest, wyczyścić kolekcję, jest tego masę. Playlisty generalnie są tutaj i playlisty możemy właśnie klikając prawym przyciskiem na playlistę, możemy sobie stworzyć playlistę, stworzyć folder, importować jakąś playlistę. Także to jest bardzo naprawdę, tutaj mamy wyszukiwarkę. Jeśli potrzebujemy danego utworu, wpisujemy tytuł i nam wyskakuje. To jest naprawdę bardzo super przydatne okno. Jeśli chcemy naprawdę sobie szybko znaleźć jakiś utwór, naprawdę polecam. Tutaj mamy jeszcze takie fajne przyciski od Crossfadera. Generalnie to też się może przejść, tylko to jest taki jakby automix, czyli klikając na ten przycisk, mamy takie przesuwanie automatyczne do samego końca Crossfadera, od lewej do prawej. Natomiast jeśli byśmy przesuwali tym przyciskiem, on przesuwa się tylko jeśli klikniemy na niego, o tam o kilka centymetrów, o kawałek. Także to jest taki trochę półautomix. Dalej przechodząc już do samego okna tutaj tracku A, to samo jest oczywiście w tracku B, mamy tak. Tu mamy tytuł, tutaj mamy te covery, co tam było pokazane, tutaj wszystko jest ładnie tutaj pięknie pokazane. Mamy czas, jak
jaki został bodajże do końca i czas całości. Czas całości. Tutaj mamy prędkość, czyli 127 bitów na minutę. Tutaj mamy procentowe, tutaj mamy pitch, czyli zmiana prędkości utworu. Jak widzicie, zmienia się 116, 125, 137. Generalnie prędkość utworu jest zawsze tutaj, na samym środku, gdzie jest ta strzałeczka, czyli 127 uderzeń na minutę, bitów na minutę. Zresztą nawet jeśli byśmy zmienili, to mamy tutaj na dole podane, jaką wartość ma dany utwór. I teraz tutaj możemy, tak samo mamy takie dwa przyciski, którymi możemy sobie troszkę dokładniej klikać, jeśli byśmy chcieli, chociaż one nie są może aż takie dokładne, a może i są. To jest takie fajne, przydatne, ale polecam bardziej przesuwanie tego, lub oprócz bawienia się samym pitchem, polecam synchronizację na sam początek. Synchronizacja jest od automatycznego synchronizowania utworu. Przykładowo, jeśli mamy na traku B prędkość 129,51 i tutaj kończy nam się ten utwór, on tam sobie leci, kończy i będziemy puszczali utwór z traku A. A niestety tutaj mamy 124. No i co teraz zrobić? Oczywiście, co zrobić na samym początku? Synchronizować utwór trzeba, aby po prostu nie było jakiegoś tam patataj, 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 tylko żeby utwór ładnie, równo wszedł w bit. Klikamy, wystarczy, że klikniemy synchronizację i jak widzicie, utwór automatycznie dobrał nam prędkość, znaczy tutaj uderzenia na, automatycznie dobrał uderzenia na minutę. Czyli po prostu jeśli uda nam się wejść z utworem, nie będzie żadnego tam rozjechania, tylko ładnie, pięknie utwór jedzie. Tutaj mamy jeszcze master, ale tutaj nie pamiętam dokładnie, do czego to było. Wiem, że tu, znaczy wiem. No, wiem, super, wiem. Tutaj mamy takie fajne okno, jeśli mamy naprawdę długi track, a chcemy po prostu zobaczyć to wszystko z góry, to możemy sobie to fajnie oddalić lub przybliżyć, chociaż no to nie wiem, po co tak bardzo można przybliżać. I tutaj nie wiem, to jest taka proporcja, tak po środku, plus minus, czyli można nam na maksa dać, nie wiem, na lub w tą stronę, a tu jest chyba tak po środeczku, ale trochę i tak jest blisko. Ja zawsze sobie ustawiam mniej więcej tak, w taki sposób, bo wtedy ładnie wszystko widać. Dalej tutaj pod spodem mamy, można wracać do początku utworu. Dalej mamy play, standardowo. Dalej mamy cue, punkty cue. Punkty cue to są punkty, od których chcemy na przykład rozpocząć utwór. To jest bardzo przydatne, jeśli na przykład nie chcemy zacząć utworu od początku, tylko nie wiem, gdzieś chcemy tu zacząć utwór, czy tu chcemy zacząć utwór, no to możemy ustawić sobie punkt cue. Generalnie tych punktów to można trochę ustawiać. W sumie jest ich tutaj 8, można ich ustawić. Tak, dobrze mówię. I przykładowo, nie wiem, jeśli utwór chcemy zacząć, włączyliśmy utwór i mamy go tutaj. I przykładowo, jeśli chcemy zacząć odtąd, a nie odtąd, klikamy sobie na dwójeczkę i automatycznie przeskakuje nam na ten punkt, od którego chcemy zacząć, lub nie chcemy odtąd, a zaczniemy sobie od początku. Klikamy fajnie na jedynkę. Jeśli nie chcemy przykładowo tego punktu drugiego, klikamy na niego i tutaj mamy taki kosz na śmieci, usuwamy ten punkt. Punkty cue są bardzo przydatne, także warto tego czasami używać. Oprócz punktu cue jest coś takiego jak cap. Działa to na podobnej zasadzie, tylko jeśli na przykład można oczywiście klikać play, jeśli chcemy zacząć utwór, nie? Ale jeśli na przykład chcemy zacząć od punktu cue, nie wciskając play, klikamy na cap, wtedy automatycznie raz, klikamy na cap i automatycznie utwór nam rusza od tego punktu.
razem, gdy klikniemy na kap. Tylko oczywiście utwór musi być w biegu, czyli musi lecieć cały czas. I automatycznie, jeśli klikniemy na kap, wszystko wraca do tego danego punktu. Natomiast jeśli mamy, klikniemy punkt Q, jak widzicie, piosenka, wróciliśmy tylko do tego punktu, ale utwór już nie leci. Kliknąłem tylko raz. Jeśli bym przytrzymał, a właśnie trzymam, no to tak, to leci utwór. Może to trochę tak chaotycznie tłumaczę, ale myślę, że po czasie można dojść do tego samemu. Oprócz punktów Q, playa, mamy tutaj loopy, czyli zapętlanie utworu. Możemy zapętlić tutaj 1 na 32 bity, 1 na 16, 1 na 8, 1 na 4, 1 na 2, 1 bit, 2, 4, 8, 16 i 32. Nie wiem, tu chyba więcej nie ma, jest tylko do 32. Loopy są fajne, nie wiem, do zabawy. Można również tego używać przy miksowaniu, jeśli mamy jakieś ciulowe zakończenie i zlupujemy sam beat, który tam fajnie brzmi, no to okej. Ale generalnie działa to w ten sposób. Mamy tutaj utwór i jak widzicie, jest na zielono zaznaczone. Puszczamy play. Jak sami słyszycie, jest utwór zapętlony na, tylko na jednym bicie. I dalej na dwa bity. I tak coraz dalej, aż do 32 bitów. Oprócz tego można się wrócić tutaj w drugą stronę. Brzmi to właśnie w taki sposób. Także myślę, że na sam początek byłoby tyle. Myślę, że na temat efektów pogadamy w innych tutorialach. Ja Wam jeszcze mam dużo do powiedzenia. Zapraszam Was serdecznie na kolejne tutoriale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!